Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a dzisiaj kontynuujemy naszą rozrywkę w Dirail Valley. Nie jedziemy sobie składem, trzema lokomotywami i wagonami z paliwem. Po ładnej, widokowej trasie. Chciałbym sobie zrobić jakiś ładny zrzut ekranu. Coś niestety nie mogę. Chociaż w sumie mogę. Tym się coś na miniaturkę pewnie wybierze. Dobrze, i to już mamy prosto i potem w lewo. Super. Dorzućmy jeszcze trochę w palnik. No i fajnie. I jedziemy. Dużo dojedziemy. Obu N. A w tej górze, no to FF to będzie hit. To jest akurat taki fajny płaski teren, ale tam będzie wspinaczka. Tego się najbardziej boję, nie? W ogóle. 60. Na razie my tutaj się trzymamy usilnie lewej i potem też lewej. My ciągle się trzymamy lewej. W którą stronę tu będzie rozjazd? Lewą. No i fajnie. Ograniczenie do 100, a potem do 60. Super. Fajnie to brzmi, jak tak przelatujemy przez te przejazdy. Znaczy przejazdy, rozjazd, przepraszam. To nie w prawo, tylko też panie w lewo. Lewo. Po prostu byśmy pojechali teraz na OWN. A my nie chcemy jechać na OWN. A my chcemy tu piąć się. Znaczy no w górę to ja się nie chcę piąć, ale no już dojeżdżamy do FF. No niestety tu trzeba się piąć w górę. Jak dobrze kojarzę. A wiem, że ta pętla była na pewno w górę, jak się jechało od GF. Tamtą drogą prosto, prosto i przed IME. Tutaj o się skręcało, to tu było ostro pod górę.
Zapewne tutaj też tak samo będzie. Tylko wziąłem 3 lokomotywy. Się przekonamy, czy miałem rację. To niedługo. Na razie to my po płaskim jedziemy. Widzicie, już jest pod górę. Mówiłem. 1-4. To chyba łączenie tych lokomotyw to była chyba najlepsza licencja, jaką w ogóle można było kupić, nie? Mamy 3 lokomotywy w składzie, jest super. Widzicie, prawie utrzymujemy prędkość. Silnik się nie grzeje na 1.4, tam chyba będzie trochę więcej. Już nie pamiętam. A jakbyśmy mieli 2, to byśmy to naprawdę z trudem podjeżdżali. Ile to ma tych ton? 500, nie? 579, czyli praktycznie 600. Czyli praktycznie 600. Musimy mocy, bo tam dalej te zakręty w lewo tu się wydawały dosyć ostre na tej mapie. No właśnie. Gdzie aż tu postawili? Poza z górki? Niemożliwe. Ja bym się nie spodziewał. Naprawdę. Że będziemy jechać z górki. Co tu na FF już jest z górki? No tylko tamta pętla jest cały czas pod górę. Fajnie. A to mówię, o, będzie pod górę ostra. Nic. Przydamy sobie to. Żeby to FF. Wjeżdżamy od NE czy od SWO? Matko 30. A moje. Chyba od NE, no. Północnego wschodu. Wszystko jest, naprawa jest. Pięknie. My musimy się zostawić na C4i. Czyli tu na dole. Na dole i po lewej. I dalej w dół. Niemożliwe. To mówią, niemożliwe stało się możliwym. Zmniejszamy prędkość do 30, bo się jeszcze wykoleimy na koniec. I wjechaliśmy. C mamy, jak mówiliśmy, na prost. Co? C4 i potem na lewo trzeba odbić. Jeden tor na lewo.
prosto, prosto i potem na lewo. Mogliśmy jechać bez odpalonej jednej lokomotywy. Z górki to by nam zaoszczędziła paliwa. Chociaż i ten on na tych obrotach jałowych mało zużywa. Prosto. Prosto. Lewo. Idę. Luzuj. Jesteśmy. Można powiedzieć całym składem. W peronie. Hamujemy. W takim razie. Mamy hamulec ręczny. Luzujemy. Czemu tam byłam? Hakiem podpięte? Miało być na odwrót. Dobra. Jadę teraz? Dobra, to tam pójdziemy na piechotę i potem pójdziemy się naprawić, nie? Ej, gaś to pan. Idziemy do naszego punktu, co jest tu. Oddamy zlecenie. Wagony ładnie wszystkie wjechały. Witamy. No, czas wykonania 57 minut, czas premiowy 117. No i fajnie. Premia 44 tysiące premii? Tysięcy za uszkodzenie. No cóż. Dawaj pan. 155 tysięcy. Fajnie. Dziękuję. Teraz idziemy się naprawić. Widzicie, to jest tryb realistyczny tej gry. A zarobić i idź. Przestań na najlepszą lokomotywę, jaka jest to, nie? Szczerze powiem. Czyli tą DH6. Jeszcze jedno takie zlecenie, byśmy pojechali. Już. Dobra, gdzieś pan to. Pójdziemy sobie, odpalimy tam z tyłu.
internecie robi pieniążki. W tym symulatorze. No i fajnie. Niecała godzinka. 57 minut na zleceniu. 130 tysięcy zarobione. Aha, i tam jest to naprawa. Mam rozumieć. Fajny tunel. Chodźmy, zobaczymy, co tu jest. Tutaj nawet coś jest. To jest tylko obrotnica. Mamy dwie nowe, świeże lokomotywy. O, tutaj się można naprawić. Tu się zmieścimy? Zmieścimy się. Dobra. Już od razu sobie ustawimy. Szkoda, że tu nie ma żadnych innych lokomotyw. To by z chęcią kupił licencję na jakąś. Oświetlenie. A jeszcze panie hamulec. Teraz leć. No. O tej zapomniałem. Może tam, gdzie był ten las sklep, to może tam są te lokomotywy. Zobaczymy. Nie, chyba ten sklep to była woda czy coś. Ja widzę tu, jakieś samochody stoją. Znowu jakiś ciekawy transport zrobimy, dłuższy. A więcej tam. Trochę za ostro, siostro. Dobra. A można naprawić? Można. Super. Czyli wszystkie są w zasięgu, ale fajnie. To zgrać. Ciup, ciup. Najdroższe chyba to nadwozie było, nie? 13 250? O matka. Dobra. To jest chyba w sumie najważniejsze.
No. 22 tysiące. Dobra. Z ciekawości idziemy tam zobaczyć, czy jeszcze coś z tym ubezpieczycie. Nie wiem, co by było tańsze. Też to się zrobię. O matko. To się jakoś chyba nam ta dostawa do końca nie wyszła. Zobaczymy, ile nam zostanie ostatecznie tych pieniędzy. Ale aż strasznie się bać. Aż tak zepsuliśmy te lokomotywy. Dobra, gdzie był ten sklep? Na samym końcu na prawo. Przy B. Zobaczymy. Ja to wiem. Jakoś... No jest. Witamy. Kaseta. Zapalniczka, łopata. Zakupuję pojazd roboczy. Latarkę można sobie kupić. Ciekawe. Miał sobie telefon? Bez. Dobra. Chyba to już były wszystkie opłaty. Mam nadzieję. Bynajmniej. To ci jeszcze to nie pasuje. No ci to jeszcze nie pasuje. Jeszcze za trasę trzeba zapłacić. Super. Zostało nam 108 tysięcy. Zakupujemy sobie Lecha 4. No i tak gdzieś by trzeba było. Się uda, gdzie ona stoi. Materiały niebezpieczne nas nie stać, wojskowe nas stać. To chyba i tak nie ma wojskowych, nie? Nie, logistyczne. Ewentualnie. Pole naftowe północne. Puta. Puta.
Można do huty zawieźć na M. Dwadzieścia tysięcy, 24 tysiące. Mało. 34 tysiące. Porty miast. Mało. Fabryka maszyn i miast. MF. Jest MF, a tu. Manewry, manewry, manewry. Porty miasta. 588 ton. Idealnie. No. Czyli myślę, że to sobie już w kolejnym odcinku weźmiemy, o ile to nie zniknie. Nie wiem, jak to jest, czy to się odświeża, czy się nie odświeża po wylogowaniu. Ja już też będę kończył dzisiaj granie, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.